Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Widzimy się ponownie w Paladinsach. I dlaczego zaczynam w menu ładowania, przepraszam, nie logowania? Dlatego, że miałem drobne sprzeczki tutaj w teamie, ogółem wszystko poszło od tego drogoza, którego teraz widzicie w przeciwnym teamie. Miała go wybrać osoba, która gra u nas tutaj Genosem, natomiast tego nie zrobiła. Miał się on zamienić tym Fernando i jakoś tak wyszło, widzicie. No cóż, szkoda. Natomiast mam nadzieję, że jakoś to wygramy. Ogólnie też nie chciałem za bardzo wam tego czatu pokazywać, bo tam troszkę niefajne rzeczy ogółem wyszły. Zaczęli się obrażać. Czy moi sąsiedzi znowu zaczęli wieczyć w momencie, kiedy zaczęli nagrywać? Nie no, pięknie, super, super, wspaniale. Cieszę się. Oni są naprawdę wspaniali, jak ja to uwielbiam. Nie wiem, co jest z nimi nie tak. Cały dzień nie wiercą, ja zaczynam nagrywać. O, oni sobie powiercą. Super. Myślę, że sensowny byłby Kaud. Myślę, że na razie za bardzo Wreckera nie potrzebujemy. Więc z tego jeszcze Kauda pójdę. Bardziej, że mają series, no mimo wszystko, tak? Więc tym bardziej ten Kaud się przyda. Nie jestem ciekaw, czy jeżeli dwie osoby biją z Kauda, na przykład, który ma minus 30%, to czy ten Kaud się zestakuje wtedy. Prawie go tam zabiłem, ale to dobrze. To już mamy troszkę jakby mniej do roboty, jakby nie spojrzeć. O, ta Inara tutaj. Pięknie. Poszło. Fajnie mnie tutaj ten drogo popchnął. Z tego akurat jestem zadowolony, bo mi pomógł trochę, bo chciałem się właśnie dostać na punkt. Tam, że on mnie właśnie przepchnął. Tutaj bardzo nieładna ścinka, ale to chyba wiadomo, czym spowodowana, prawda? Chyba było dosyć oczywiste, gdzie jest ten drogos. Tam jest ten drogos. Aj, prawie. 27 HP. Ale go zabił Lex. Super. Lexowi naprawdę dobrze to idzie z nami. Znaczy, przynajmniej na początku, tak? To zabijanie. Co prawda tylko dobija w dużym stopniu, ale... Ale jest w porządku, tak myślę. Cholera. Muszę cofnąć. Cholera. Niestety, czy nasz healer leżał? No nie, support nasz stał gdzieś. Tylko, on był gdzieś daleko, z tego co widzę. W ogóle bardzo mi się podoba mimo wszystko ten skin tego żołnierza Wiktora, czy jakkolwiek jest on nazwany inaczej. Mianowicie dlatego, że jest taki śmieszny, jest tak bardzo takim... Jest tak bardzo wzięty takim stereotypem, prawda? Tej żołnierskiej zieleni, takiej amerykańskiej, nie wiem jak to inaczej nazwać konkretnie. No to powinienem był tą serię tam bić. Okej, pięknie. O cholerka. Mam te, widzę, drobne spadki, to nawet trochę większe niż drobne. Szczególnie kiedy spadam pionowo. Pięknie, poleciał. Pięknie. Tylko zgorzę, że straciliśmy mimo wszystko człowieka, tak? Dobra, cofnę się już. Poobijałem ich wystarczająco, myślę, żeby móc się wycofać. Przynajmniej na dłuższą chwilę. Okej, okay, uciekam. Cholera, właśnie tego nie chciałem, tego się chciałem uniknąć. Niestety tutaj Fernando się za mną pieprzył. You see why drogos, no, w sumie. Tak, tutaj Fernando ma rację, zdecydowanie, czy czemu powinien był tamten zabić, przepraszam, zablokować tego drogosa. No niestety tutaj już głupio poszedłem. Z jednej strony bez sensu, z drugiej no też nie miałem za bardzo opcji innej. Jeżeli chodzi o branie odporności, chyba nie będzie nam bardzo potrzebna. Instructs me, sorry. Okej. Okay. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to bardzo mocno fokusuje Genosa i ciągle za nim gdzieś łazi. Przynajmniej tak zrozumiałem te słowa, które tutaj poszły od Genosa. Pięknie. Lepka ten mur. No niestety na instalację by się przydała. Przydał buldożer. Ale chyba nam idzie i tak całkiem przyjemnie, więc nie będę narzekał. Pięknie. Berik załatwiony. Chyba, że mi się trochę oberwało przy okazji. Tego Genosa bym chciał leczenie może. O, super. Podleczył mnie akurat.
Będę musiał sobie zobaczyć, jak on ten Genos ma legendarkę, bo chciałbym się dowiedzieć, jaka tam była taka najfajniejsza. Bo ja niestety swojej nie mam żadnej. Okej, pięknie, Killing Spree. Miałem nadzieję, że mu uciekłem właśnie. A i szkoda. Miałem sobie sprawić tego Genosa, tak jak powiedziałem. Okej, czyli to jest niebieski dotyk. Czyli tak jak myślałem, że powinienem na niego zbierać, tak też chyba będę robił. Jeżeli oczywiście będę kiedyś tam grał Genosem, bo póki co akurat mi się nie zdarza za często go używać jako czempiona. Pięknie. Pięknie, ej, wow. To się idzie naprawdę zaskakująco dobrze, w sensie ta końcówka. Bardzo, bardzo ładna. 16 na 13 statystyki mogłyby być lepsze, ale... Sam mecz... Ciekawie. No, healing jak healing. No, ciężko mi tutaj powiedzieć, czy Jana zrobi dużo, czy mało. Tak szczerze, bo ja... Jestem bardzo skupiony na tym, żeby sam siebie tutaj chronić i w miarę też obijać tych przeciwników. Mimo wszystko cholernie mocno się nastawiam na damage tą postacią. W sensie Rukusem. Mniej na zdobywanie punktu, a więcej rzeczywiście na tak jak powiedziałem. Bicie damage'a. Będę teraz zaraz przejąć punkt i będzie ok, albo przejąć i przepchnąć. To jest najważniejsze, prawda? Albo dać im przejąć i... Chociaż nie, no to nie byłoby fajne, bo to oznaczałoby, że my możemy przegrać, tak? Uhuhu, pięknie Rex tutaj. Załatwił. Pięknie. No, Beryk jeszcze niestety żyje, ale zaraz się to pewnie zmieni, jak tam widziałem Lexa, który za nim leciał chyba. Chyba Lexa, nie jestem pewien. Pięknie, drogo zdjęty. Jeszcze gdzieś to jest Ceres, właśnie, pięknie. Mam ją. Pięknie, leży. Jeszcze teraz są Inary bić. No w sumie, nawet nie trzeba jej bić. Nie uczę, niż tam Lex zbijał nią bardziej. Dobra, cofnę się. Tam widziałem już Drogoza. Chyba tam też będzie on wychodził. O, jest właśnie, mamy go. Mamy pana Drogoza. O cholera, ale teraz się na mnie rzucili. To niedobrze. Ale z drugiej strony ciągnąłem ich na dosyć długi kawałek czasu, więc... Uważam, że... A, okej, okay, oni tam nie pokonali tej Inary. Szkoda. To znaczy, że będziemy mogli mieć problem ze zwycięstwem w tym... W tej rundzie, przepraszam, bo Lex mnie troszeczkę zagłuszył. Tak mi się wydaje. W ogóle bardzo mi się podoba to, że teraz mam w końcu dźwięki odpowiednio ustawione, tak, że nie czuć praktycznie tego, że nie słychać prawie tego, że mam, prawda, tą klawiaturę tak głośną, jak jest w rzeczywistości. Kurczę, no niestety tej Inowi się udało mnie pokonać. Niestety przegraliśmy walkę o payload. No boli trochę, bo miałem nadzieję, że szczerze mówiąc te poświęcenie tego mojego ulta nie pójdzie aż tak bardzo na marne. Niestety poszło, jak widać. W praktyce. Mogłem sobie wziąć tego buldożera, to było chyba bardziej sensowne. Chyba ktokolwiek mógł wziąć tego buldożera. Chyba nikt go ostatecznie nie wziął, tak mi się wydaje. Dokładnie, ale niedobrze. Mój błąd w sumie z jednej strony. A z drugiej, kurczę, no hałd na trzecim poziomie to jest coś. Dobra, i znowu ten drobny lag, tak jak mówiłem. To czego nie lubię tak bardzo. Pięknie, załatwiony Drogos. Cholera, nie zdążę tam kogoś uratować. Wiktora, niedobrze, bo to damage był. A flank go zabił. Teraz bardzo często lecą ulty od tego Berika. Ja mam w tym meczu wyjątkowo dużą liczbę
liczbę spadków takich klatek, takich dropów totalnych. Dobra, one trwają pół sekundy, trzeba mi leć, ale mimo wszystko są to dropy, tak? To mnie wkurza, dobra, nie ucieknę stąd. Byłem totalnie w tak niefajnym miejscu, że no nie miałem opcji, żeby uciec. Nawet jeśli ten Fernando podszedł, to tak było to dosyć niewiele. No i oczywiście ucik drogoza. Wątpię, czy a propos tego, co tam napisał ktoś. Wątpię, żeby Zin był jedynym, który tam potrafił nie grać, bo szczerze mówiąc, ja tutaj widzę całą masę przeciwników, którzy dobrze grają. No kill. Ciężko, żeby Genos killował milion osób naraz, tak szczerze, bo mimo wszystko tylko Genos. Jak już niestety dużo ulta. Czy żeby było 2-2, to by było dosyć ciekawe, w sensie byłby to ciekawy zwrot akcji, nie? Dobra, leży. Chyba raczej leżą. Już całą dwójkę zabiłem i... Ładnie. A, to z nim jeszcze był tutaj na plecach moich. Okej, mój błąd. Nie zauważyłem. Trochę jest rampage. No już nie jest w sumie. Jak go teraz załatwiłem, to czak trochę nie jest. Okej, okay, lecę do tego Fernando. Tutaj się nie udało. A przynajmniej z nim zużył ulta, z tego co widziałem. Już z drugiej strony też słabo trochę. A moje statystyki mówią co innego zupełnie, jakbym w miarę dobrze grał. Tylko, że no z drugiej strony nie siedzę za bardzo na punkcie, ale to dlatego, że ten punkt jest za ciasny dla mnie. Zin z killinga. Nie, szczerze mówiąc, jakoś tego Zina aż tak bardzo nie czułem do tej pory. Próbuję znowu polecić tam lewą. Zobacz, coś działam tutaj u góry. Razem z Wiktorem praktycznie. Aha, Wiktor rolał to. Wiktor będzie tam stał, tak? Chyba tak. Okej, okay, punkt jest nasz, więc go biorę. O! A, miałem nadzieję, że ominę tego drogoza, ale on trafił i tak ostatecznie w Wiktora, to niedobrze. Nie zabiłem Zina, do dupy, absolutnie najgorzej się stało. Bo straciliśmy strasznie tutaj mocno ten punkt. Ten ult teraz Genosa też się na nic nie zdał ostatecznie. A tutaj mu chociaż tyle pomogłem. Ile mogłem. Ach, cholera i mur jeszcze, no świetnie. Właśnie dlatego mówiłem, że przydałby mi się buldożer. Przynajmniej moim zdaniem. Słyszałem, o właśnie, Zina. Teraz gdyby ten Genos go podniósł, to by było już coś pięknego, ale... W ogóle bardzo rzadko widzę, żeby Genos używał swojego PPM-a, a to mnie boli trochę. Drogos, będzie leżał, czy nie będzie leżał? Jest, dobra, leży, uff. Dobra, o tyle jestem szczęśliwszy. Już. Dobra. Jeszcze tylko Ceres. Zin znowu. Złapał mnie. O, i tutaj bardzo dobrze Genos zrobił. W końcu go złapał w gwiezdny znak, czy jakkolwiek się to nazywa. Dopalacza może nie. Teraz bym sobie kupił, kurczę, przystań z wielką chęcią. Mimo wszystko na drugi poziom tylko, ale jednak. Zawsze jest to coś. W sumie to bym ją od razu na trzeci wrzucił, bo dopalacz nie jest mi aż tak bardzo potrzebny, natomiast... Jeżeli będę miał jeszcze pieniądze, to chętnie go dokupię potem też na wyższy poziom. Ojejku, ale dostał. Biedny drogozik. Super, super, że zużył ulta i nikogo nie zabił. To jest mega sprawa w ogóle. Uważam, że tutaj dobrą robotę wyjątkowo zrobiłem. Dobra, i teraz tego Berika jeszcze bić.
Jeszcze cofnę trochę, bo niestety tam nie było nie było to najkorzystniejsze miejsce dla mnie. Przez chwilę myślałem o ucie, a chwilę zaczekam z tym. Opak, zim. Zaraz się tam pewnie nim zajmą. Okej. Aj, niedobrze, tutaj głupie zrobiłem znowu. W sensie myślałem, że trochę mniej mi zdejmie. Victor jest w ogóle strasznie wkurzający. W sensie cały czas wyzywa tego Genosa, Genos robi swoją robotę. Przynajmniej próbuje, tak? Bo ja coś tam chwilę od niego dostaję, chociaż nie zawsze, ale czasem dostaję. Dobra. Lecimy. Tyle do przodu. On dostaje, to ja nie wiem, to jest najgorsze. To jest Beric, okej. Okay. Ta serii skurczy, że mi uciekła. Znaczy, że nie dałem rady jej zabić. To mnie wkurzyło teraz najbardziej. Musimy to przepchnąć, no. 20 sekund mamy jeszcze. Bo jeszcze Fernando padnie zaraz, to będzie niefajnie. A przydałoby się, żeby jednak przeżył. Okej, dostałem stuna. Spodziewałem się tego, ale uratowałem z drugiej strony Fernando dzięki temu. Okej, pięknie, pięknie. Załatwiliśmy im supporta i tanka, to już jest coś. Co prawda nie potrzebuję, może tutaj tak wychyliłem do przodu, ale tak jak mówiłem, wolałem ja dostać damage od jej ulta i dostać tego stuna, niż gdyby Fernando został stunowany, bo mnie to szczerze mówiąc aż tak bardzo nie bolało, a Fernando no prawdopodobnie by stracił życie. Tym bardziej, że jak widać on cały czas się tutaj trzyma, to całkiem przyjemnie, przyjemnie, całkiem nieźle. Udało się? O, udało się, pięknie. Świetnie go załatwili. Jak nieudane pchnięcie, przecież zaraz wszyscy byliśmy obok. Ja pierdzielę. A, fajnie, jeżeli rzeczywiście ten mur oznaczał, że nie możemy pchać payloadu i przez to zostało na to odcięte, no to powodzenia, pozdrawiam Hi-Rez. W sensie, to było bez sensu dla mnie. 37-13, kurde, moje statystyki są dobre. Mimo wszystko, no, może nie są jakieś ultra, ale są dobre. Przynajmniej na tyle, żebym był z nich zadowolony, a szczerze, teraz to się trochę wkurzyłem za tą przegraną, bo moim zdaniem to powinniśmy to wygrać z palcem w nosie. Dobra, odcięli mnie. Chciałem pomóc tej Lexowi. Będzie martwa. Proszę bardzo. Zoin. To wszystko wina Zoina. Przepraszam, bo gość napisał Zoin i dlatego się tak śmieje. Ja nie powinienem może teoretycznie, ale wiecie jak jestem. No trochę waste of wool, ale no mniejsza. Gdzie słyszę Zina? O jest, tutaj. A uciekł niestety. Dobra, pójdę na górę, poczekam aż się wyleczę. Mamy mimo wszystko trochę czasu. Mam nadzieję, że tam nie popadają wszyscy moi sojusznicy. Dobra, jasno, dostała, super. Teraz tylko jeszcze tego Zina złapać, cholera, nie dałem rady. To niedobrze, będę martwy. Nie przeżyję. No sorry, ale naprawdę nie mogłem nic lepszego tam zrobić wtedy, gdy byłem u góry. No bo mimo wszystko czekałem, aż mi się trochę HP zregeneruje, a leczenia niestety wtedy nie dostawałem. Dobra, szybki powrót. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę może ulta, powiedzmy, odpalić. Tego Berika, super. Teraz tego Zina jeszcze. Tego Zina, pięknie, super. Załatwiony. Ładnie.
Dobra, trafił mnie. Szkoda. Ale udało się i tak całkiem nieźle to porobić. Dlatego drogoza by się przydało załatwić. Tak niewiele mu już zostało. Pięknie. Znowu Lex. Lex naprawdę bardzo dobrze gra, uważam, w tym meczu. Lex jest naprawdę... Dla mnie jestem dumny z Lexa. Po prostu to jest dobrze odegrany flank. Dobra. Bang i jest service leży. Super. Teraz tylko wybędę tutaj, żeby ich załatwić w razie W. I wygrana, proszę. Uf. Przepraszam za mój komentarz, wiem, był żałosny tutaj pod koniec. Ale... Zastanawiam się, czy damy radę w ogóle to wygrać, bo to było dosyć ciężkie akurat. Muszę przyznać, było ciężko. A ta druga, przepraszam, pierwsza, druga, trzecia runda mnie bardzo mocno wkurzyła. O, to jest ta akcja. To trochę nic dziwnego. Patrzę na to, że ja sobie dałem wejść na plecy, on tutaj pozałatwiał wszystkich prawie. Wracając, ta trzecia runda mnie wkurzyła to, że nam się nie udało przepchnąć, bo teoretycznie wszyscy byliśmy praktycznie obok payloadu. Ta ściana tak jakby nas odcięła. Okej, 11 punktów na plus, super. I tak, to jest taki 23-15-32. Że jak widać, no wszyscy u nas praktycznie grali dobrze. Fernando coś słabo, ale to przez to pewnie, że miał ochronę. I zobaczcie, ten Geno zrobił jednak dużo leczenia. I wcale nie było aż tak źle. Co do Zina, o kurde. Ja pierdolę. No, ludzie, naprawdę to bolało. Mimo, że nasze statystyki teoretycznie były lepsze od nich, to oprócz oczywiście Zina, bo Zin to absolutne mistrzostwo. No, nawet nie patrzcie na ten czat, bo to jest żałosny, to jest bardziej ból dupy tego gościa, tego, który grał Lexem. To oprócz tego, no zobaczcie ten damage, 140, 140 razy 2, 128k, a u nas ile? 114, 140 i 130, no to trochę u nas gorzej mimo wszystko z tym. Oprócz tego 60 i 40, a u nich 90 i 50, więc... Tak czy tak damage'em oni teoretycznie wygrali, natomiast ochrona, no u nas przede wszystkim ten Fernando. Czy oni wzięli w ogóle Wreckera? Tylko Beric. A nie, przepraszam, Drogoz również. Trochę słabo uważam, w sensie mogli trochę lepiej rozegrać, na przykład... Inara zamiast tego mogła wziąć właśnie Wreckera. A Beric Kauta. To jest moim zdaniem lepsze rozwiązanie w tym wypadku. No ale mniejsza o to. No i leczenie series wiadomo mniejsze, dlatego że Kaut razy milion i dziękuję. No u nas trochę brakowało buldożera. Gdybyśmy mieli buldożera, to by było dużo lepiej, myślę. W sensie łatwiej by nam było rozwalać te wszystkie wieżyczki, które nam zadawały, mimo wszystko całkiem sporo damage'a. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki z Paladinsów. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i... Na razie.